Hej, witam wszystkich. Pewnie znacie moją sytuację, jak wygląda. Od urodzenia choruję na mukowiscydozę. W tym momencie mam skończone 25 lat. Niestety, ale od ostatniego półtorej roku choroba atakuje z podwójną siłą. W przeciągu roku wydolność moich płuc spadła aż o 10%. Jedyną szansą na ratunek i na to, żebym mógł normalnie oddychać, są leki, które niestety w Polsce, ale nie są refundowane. Tak samo zabiegi i terapia przeszczepu komórek macierzystych. Każdy z zabiegów, każde opakowanie leków waha się od 100 do 120 tysięcy złotych. Niestety na tą chwilę w Polsce nie może sobie pozwolić praktycznie nikt na taką kwotę, żeby móc samodzielnie coś takiego opłacić. Dlatego ja was błagam. Błagam was o pomoc. W tym momencie moje płuca są w kondycji 30%. Praktycznie cały czas jestem dopięty do tlenu. Dlatego proszę was bardzo mocno. Jeżeli możecie, udostępnijcie. Jeżeli możecie, prześlijcie znajomym. To jest niewiele, ale każda złotówka przybliża nas do tego, żebym mógł w końcu spokojnie złapać oddech. Wierzę w to, że każdy człowiek ma dobre serce i że nie przejdzie obojętnie, bo wiem, że dobro wraca. Niejednokrotnie jako osoba chora i świadoma tego, jak jest ciężko, starałem się pomagać innym. Do momentu, dopóki dawałem radę, to robiłem. Natomiast w tym momencie ja was proszę o pomoc dla siebie, o ratowanie własnego życia i własnego oddechu. 25 lat to nie jest moment, kiedy człowiek powinien się żegnać z własną rodziną, z przyjaciółmi, bo odchodzi na tamtą stronę. Dlatego proszę was, pomóżcie.